10 autobusów spłonęło, a 8 zostało uszkodzonych w wyniku nocnego pożaru w bazie transportowej prywatnego przewoźnika z Bytomia. To nie tylko duże straty dla przedsiębiorcy, ale również problemy dla pasażerów. Firma świadczy bowiem usługi przewozowe dla Zarządu Transportu Metropolitalnego. Pierwsze kursy już zostały odwołane. Karolina Komada. Przez prawie 5 godzin strażacy gasili pożar autobusów w bazie prywatnego przewoźnika przy ulicy Świętej Elżbiety w Bytomiu. Ogień pojawił się tam po godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Pożar został zlokalizowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać o godzinie 2:59. No, następnie został ugaszony. Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko sprawdzono, przeszukano. Nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych. W sumie w całych działaniach udział brało 11 zastępów Straży Pożarnej, 38 strażaków. Spłonęło 10 autobusów, a 8 zostało uszkodzonych. Autobusy należały do firmy Pawelec, która świadczy usługi dla Zarządu Transportu Metropolitalnego. W wyniku pożaru występują utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Utrudnienia przejawiają się w tym, że odwoływane są pojedyncze kursy niektórych linii autobusowych. I to dotyczy dzisiaj linii 51, 86, 199, 230 i M21. Aktualnie wprowadzono rozwiązanie polegające na tym, że poszkodowany przewoźnik korzysta z rezerwowych autobusów innych przewoźników. Przyczyna pożaru nie jest znana. Sprawą zajmuje się policja. Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa, który oceni, w jaki sposób doszło do pojawienia się ognia.